Damian Onek po zwycięskiej walce. Dwa tytuły teraz. Zadowolony jesteś z walki? Znaczy tak, bardzo się cieszę z wygranej i bardzo dziękuję tutaj śląskiej publiczności, jak zarówno trenerowi, który bardzo dobrze uważam przygotował mnie do tej walki i bardzo się cieszę z wygranej. Rywal grał w twoją grę. Wchodził ci bez prostych do pół dystansu. No, zawodnik tutaj pokazał też, że lubi walczyć w półdystansie. No, jednak okazałem się w tym fragmencie walki lepszy i udało mi się zwyciężyć ten pojedynek. Strasznie go biłeś. No, był ambitny i potrafił też przyjąć i no, przyjął parę mocnych ciosów, ale no, wiadomo, każdy walczy tak jak potrafi. W UBC Baltic to taki pomysł na kontynuację obecności w rankingach, bo wiadomo, niedługo stracisz pas młodzieżowy. Znaczy, no na pewno jest to tytuł, który mam nadzieję popchnie mnie o kilka oczek do góry w rankingu i pozwoli mi walczyć właśnie w przyszłym roku o już bardziej prestiżowe pasy. A nie kusi ci coś takiego jak EBU? Znaczy, też, ale uważam, że tutaj zdaje się na swojego promotora, który na pewno będzie wiedział, jak to poprowadzić, aby moja kariera toczyła się w odpowiednim kierunku. Kiedy kolejna walka? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że po tak długich przygotowaniach, które tutaj teraz miałem, będzie to walka na początku przyszłego roku. Dziękujemy, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.